Dzień dobry, proszę państwa, to znowu ja, co oznacza, że nadal mam o czym do was mówić i o czym opowiadać, i że nadal coś w życiu mnie rusza. Dobry znak. Witam ponownie w moim solowym projekcie, który nosi tytuł Telefon do przyjaciela, w którym opowiadam wam, jak przyjaciołom, jak koleżankom, jak kolegom, o tym, co aktualnie u mnie się dzieje i co aktualnie przerabiam w swojej głowie. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną albo znowu, albo już. To w zależności od tego, czy to wasz pierwszy raz, czy nie. Ale w tym tygodniu no, nie mógł pojawić się inny temat, jak uwaga, temat urodzin i tego, jak je przeżywamy, co one do nas mówią i co może też mówi o nas. To jak my je przeżywamy, trochę? Moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. <noise> Przynajmniej tak widzę to wśród moich przyjaciół i znajomych, i trochę też po sobie. A mianowicie, pierwsza grupa to, jest, to są te osoby, które kochają swoje urodziny. Dla nich to jest wielkie święto, to jest fajna impreza, oni robią sobie z jakiś ekstra dzień, czekają na to, są szczęśliwi yy, i no jest to święto tak w zasadzie jak być powinno. A druga grupa, do której z kolei yy, zaliczam się, no właśnie ja na przykład, to, jest, to, to jesteśmy my, kto, dla których mm, urodziny to jest problematyczny termin. I to nie chodzi o to, że jakby to się pojawia z wiekiem. Dla mnie to zawsze było w pewien sposób problematyczne. Tak powiem, trochę mało, może przyjemnie, ale dla mnie urodziny to zawsze było po prostu. Ja nigdy nie rozumiałam, co jest do świętowania tego dnia, bo dla mnie to był zawsze po prostu taki znak, że mamy jeden rok bliżej do śmierci. I rozumiem, że dla niektórych to może być trochę drastyczne w opowieści, ale no, ja tak to czułam zawsze. I dla mnie urodziny zawsze były jakieś takie niewygodne. Ja nie za bardzo wiedziałam, jak je spędzać. Trochę może liczyłam na to, że ktoś dla mnie zrobi coś miłego, ale ja zawsze utrudniałam to moim bliskim, jak tylko mogłam. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć właśnie o tym wszystkim, co dookoła. Jest to dla mnie trochę inne nagranie niż zwykle, bo zazwyczaj przygotowuję się z jakimś planem, rozpiską, chociaż taką ramową, o czym chcę Wam opowiedzieć. A dzisiaj tak usiadłam po prostu na żywo i z taką myślą, że trochę pogadam, trochę Wam opowiadam o tym, co mi leży na sercu, tak to ujmijmy poetycko. Ale bez żadnego planu i bez żadnej, nawet teraz takiej wymyślonej tezy, wiecie, że to będzie taki przekaz albo taki przekaz. Nie wiem do końca, jakby co nam z tego wyjdzie, ale yy, wartość eksperymentalna to jest też zawsze jakaś wartość. I wydaje mi się, że trochę też tak wyglądają rozmowy z przyjaciółmi, że yy, niekoniecznie mamy jakiś. Plan i scenariusz, że zazwyczaj chyba chcemy powiedzieć to, co czujemy, więc trochę też i o tym myślałam w, tej, w tym kontekście dzisiaj. No i co może być trudnego w urodzinach? Myślę, że przynajmniej dla mnie bardzo trudne jest to poczucie upływającego czasu. Ta świadomość, że Mamy go w pewnym sensie coraz mniej, że trochę uciekają nam jakiejś rzeczy. No, że tak jak mówiłam, trochę mamy jeden rok bliżej do końca. Pewnie trochę inaczej yy, to wygląda dla kobiet, pewnie trochę inaczej dla facetów. Yy, we mnie zawsze to było w jakimś stopniu takim że czułam, że to nie ma się z czego cieszyć i nie ma czego świętować w takim kontekście właśnie upływającego czasu. Ale jeżeli mam być szczera, to w tym roku po raz pierwszy miałam takie naprawdę taką mocną realizację tego ile teraz mam lat. I może nie, nie będę wam tutaj rzucać liczbami, bo po co? Każdy ma swoje jakieś inne granice, ale po raz pierwszy poczułam, że to już jest dużo. I może nie jakoś obiektywnie dużo czy mało, tylko jakoś tak dla mnie, że może w pewnym sensie, że jak byłam dużo młodsza, to wydawało mi się, że jak osiągnę taki i taki wiek, to już będę miała wszystko poukładane. Psa, mieszkanie i rodzinę, eee, no daleka droga do tego. Może dlatego, że jak byłam młodsza, wydawało mi się, że jak będę miała tyle, a tyle lat, to już będę czuła się dorosła. A nadal dorosła wcale się nie czuję. Sama nie do końca nawet dzisiaj, tak jak to was mówię, wiem, czym ma być ta dorosłość dla mnie, Bo no w zasadzie co to znaczy być dorosłą, dorosłym? Jak byliśmy młodsi i patrzyliśmy na tych 30 kilku albo starsze osoby, to... Nazywaliśmy ich dorosłymi, ale co się kryło za tym słowem? Tak naprawdę. Bo z jednej strony, czy to znaczy, że ktoś jest poważny, że ktoś jest taki na serio, ale czy to jest dorosłość? To jest chyba bardziej jakiś brak zabawy i radości w życiu. Przecież można się. Być totalnie niepoważnym i mieć super poczucie humoru i śmiać się non-stop. Przecież to nie jest dorosłość, niedorosłość. Czy to jest ułożone życie, właśnie ten wspomniany pies, dom ogródek i rodzina? No ale jeżeli patrzyliśmy na singli, powiedzmy, tak to nazwijmy. Nie wiem, ja miałam taką panią korypetytorkę z chemii, pamiętam, która była w dawnych czasach, co się mówiło, starą panną. Więc ja teraz też jestem trochę starą panną na te standardy. Toś, ona nie miała ani psa, ani ogródka, ani rodziny. Mieszkała sama, paliła dużo papierosów i wydawała się całkiem zadowolona z tego stanu rzeczy. Ale w mojej percepcji dziecka wtedy ona była totalnie dorosłą. Więc to też nie chodzi o to ogarnięcie takie życiowe. gdzie to chodzi o odpowiedzialność i jakieś poprawne zachowanie? Niekoniecznie, bo jak patrzyłam też na wujka, który absolutnie nie był ani odpowiedzialny ani ogarnięty. Yy... To też wydawał mi się dorosły. Więc może jednak chodzi tutaj po prostu o osiągnięcie jakiegoś tego wieku, który jest dorosły. Więc jeżeli tak, to nie ma, nie czeka na nas żadne, wiecie, wyjątkowe poczucie bycia dorosłym. Tam nie ma żadnej, żadnej takiej, takiego stryczka, który zmieni naszą świadomość, że teraz to będziemy czuć się inaczej. Bo jeżeli faktycznie dorosłość to jest tylko osiągnięcie wieku jakiegoś określonego, który w normach społecznych albo naszych po prostu w głowach świadczy o tej dorosłości, to znaczy, że ym, tak jak ja na przykład czekam na to, żeby czuć się dorosłą jeszcze trochę cały czas, to znaczy, że ja no, nie mam na co czekać, bo to się nic nie wydarzy magicznego. To znaczy, że jeżeli... Mm, tak rozumiemy dorosłość, to znaczy, że ja dorosła już absolutnie jestem i nic wyjątkowego w związku z tym się nie wydarzy. Jakby, nie wiem, czy wiecie o czym mówię, ale miałam takich ostatnio kilka rozmów z koleżankami, które na przykład, ymm, no nie wiem, no, wyszły za mąż albo urodziły dziecko albo mają taką poważną pracę w korporacji i Pytałam ją na przykład, no i dobrze, no i teraz jak na przykład masz to dziecko, to czy teraz czujesz się dorosła? Czy coś się zmieniło w tym y, poczuciu świadomości, tożsamości? Nie, czuję się tak samo. No więc. Słuchajcie, no. Więc. Nie ma na co czekać, jeżeli czekacie na, na ten moment, że poczujecie się dorośli, dorosłe. Nie ma na, na co czekać, jakby ta dorosłość już jest. Niestety. Ale jeżeli chodzi o właśnie wspomniane urodziny, no to to, co ja w tym roku trochę zaczęłam czuć z tyłu głowy, to jest niestety, aż po prostu przełknęłam ślinę tak głośno, chyba jest stresik przed tym tematem, że to jest po prostu zegar biologiczny, który tyka. I. To jest wszystko fajnie, jak się ma te 22, 25, 27, wszystko jest super, 31, ale potem jest taki rok, dla każdego pewnie będzie trochę inny, w którym sobie myślimy: oho, już coraz mniej czasu mi zostało. Nie wiem, czy chcę zakładać rodzinę, ale jeżeli bym chciała, to chcę mieć możliwość zdecydowania o tym później za 5 lat, za 10, za 15 chcę mieć możliwość zmiany zdania. No cholera, niestety nie do końca tak nasze ciała zostały skonstruowane. Niestety jest tam jakiś yy, właśnie wspomniany zegar, który tyka. I jeżeli przekroczymy jakąś granicę, to już jest tylko trudniej, a czasami już jest to niemożliwe. I niestety ten rok właśnie jest dla mnie takim pierwszym, w którym zaczęłam to czuć. Wydawało mi się zawsze, że może, nie chcę mówić, wydawało mi się, bo to trochę takie założenie, jakby teraz było inaczej. Że zawsze byłam takiego zdania i jestem na ten moment również takiego zdania, że dzieci. Może niekoniecznie to jest temat dla mnie, że m... jakoś. Wydaje mi się, że moja ścieżka biegnie trochę inną drogą. Ale myślałam tak zawsze, jeszcze jak miałam cały czas tę możliwość wyboru, i to jest też jakby bardzo popularny mechanizm psychologiczny, który w nas zachodzi: jak nam ktoś powoli zaczyna tą jedną ścieżkę zabierać w pewien sposób. Wiadomo, że jeszcze nie dzisiaj jeszcze nie teraz, no ale no, lata lecą. Yy, I że jeżeli ta jedna ścieżka się staje taka, trochę. A tutaj jeszcze masz kilka lat, już jakby tak czy nie, no to teraz to, czego trochę nie możemy mieć w pewien sposób, wydaje nam się w jakiś sposób atrakcyjniejsze. I to nie jest łatwa sytuacja, no bo wiadomo, nikt nie chce podejmować takich bardzo poważnych decyzji, dlatego że czas, dlatego że jak nie teraz, to nigdy. No ale trawa zawsze zieleńsza po tej drugiej stronie, no nie ma się co oszukiwać, tak działają nasze głowy. Więc o tyle było mi ciężej w tym roku, że oprócz tego, co zawsze towarzyszy urodzinom dla mnie, no to jeszcze doszedł ten element, który. No, nie jest taki najweselszy, wiecie. I myślę, że między innymi dlatego też taki tydzień przed ym, tym dniem, ważnym lub nieważnym, w zależności od preferencji, był dla mnie po prostu nostalgiczny. Nie chcę mówić smutny, ale może jednak faktycznie taki trochę, taki trudniejszy. Taki. Bardzo pełen przemyśleń i analiz, i, i trudnych momentów, tak bym to trochę nazwała. Ale ktoś powiedział mi, ktoś bliski mi powiedział, że spokojnie, to jest normalne, zawsze jakby w taki. Energetyczny sposób, tak to nazwijmy. Ten nastrój jest obniżony do tego momentu, tak, dwa tygodnie przed urodzinami, że trochę jest nam zawsze w pewien sposób trudniej z różnych względów, ale jak ten dzień przyjdzie, to już potem będzie z górki. I tak też się stało, akurat. Kolejny temat około urodzinowy, o którym ja też trochę myślę, to jest to, że. Bez znaczenia, w której grupie urodzinowych fanów czy urodzinowych hejterów jesteśmy, to jednak zawsze chcemy trochę, w jakiś sposób, żeby był ten czas w pewien sposób wyjątkowy. No ale niestety, będę mówić o sobie, może, bo może wy tak zupełnie nie macie, no ja nie wiem, ale ja tak mam, że chciałabym, aby ten czas był wyjątkowy, ale. Chciałabym, żeby to inni ludzie uczynili go dla mnie wyjątkowym. Wiem, wiem, jak to brzmi. Co więcej, i ja bardzo nie chcę przed sobą tego przyznać, bo ym, ja po prostu zatrzymuję się na tym etapie, że nie, nie, jakby to jest niefajny czas, w ogóle bez sensu, nie ma czego świętować, nie świętujmy. Ale pod spodem jest trochę takiego oczekiwania, które nigdy nie zostanie wypowiedziane na głos przed żadną bliską mi osobą. Niektóre bliskie mi osoby, mówiące po polsku, mogą słuchać tego odcinka, na przykład, i może trochę się jakby teraz jest to moment wyznania. Yy, inne osoby nie mówiące po polsku nigdy się o tym nie dowiedzą i nigdy tego nie przyznam. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej szansy w tym wszechświecie. Yy, więc jest trochę trudne zadanie dla kogoś bliskiego, że jakby oficjalnie mówię, że, że nie świętujemy w ogóle nic, nikt, nie ma mnie w domu, nawet nie będzie mnie przez cały dzień w domu, nawet nie ma takiej opcji, żeby jakaś przesyłka przyszła, nie, 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 nie. nie. Ale ja bym tak chciała. Jednak mimo wszystko, żeby ktoś tak się postarał bardziej, yy, przebił przez te moje zasieki yy, odpowiedzi nie, domyślił się, co ja myślę, przeczytał w myślach moich najlepiej po prostu. Yy, I wbrew temu, co mówię, zrobił inaczej. Ja będę tak trochę z dystansem, ale jednak w środku się cieszyć. No na Boga. Gdzie tu jest logika? Nie ma żadnej. Od razu Wam to powiem, może, żeby wyjaśnić tę sytuację. Nie ma. No więc, jeżeli sami nie chcemy uczynić tego dnia dla siebie wyjątkowym, nie przyznamy przed żadną bliską osobą, że chcemy trochę, żeby był ten dzień wyjątkowy, wręcz mówimy, że nie, ma nie być. No to na co my liczymy? To co się ma wydarzyć? No, ja Wam powiem, no, no nic się nie wydarzy w związku z tym, prawda? No ma to sens. Logika yy, i emocje. No, naprawdę. Witam. Świetna zabawa. Dobra, musiałam sobie y, szybko powiedzieć, zrobić kawkę w międzyczasie, y, bo to już ta godzina, ale jestem, wróciłam. Y, I kontynuuję swoją wspaniałą opowieść o urodzinach. Y, no więc, tak, no, przerobiliśmy temat. Y, Dorosłości i starości trochę. Przerobiliśmy temat tego, że my potrzebujemy, żeby ten dzień był ym, wyjątkowy i żeby ktoś dla nas zrobił go wyjątkowym, prawda? Że oczekujemy od świata jakichś ym, niesamowitych atrakcji. Ale ym, z mojej perspektywy, w ogóle potraktowanie urodzin jako takiego dnia dla siebie. Kiedy akurat wyjątkowo macie usprawiedliwienie na to, że możecie poświęcić taki dzień dla siebie, no wiadomo, jeszcze praca, nie praca, ale chociaż na przykład popołudnie albo mój motyw, jeszcze kiedy ja mam na przykład dużo pracy w tygodniu i to wypada w tygodniu, że sobie na przykład robię takie robocze urodziny wybranego dnia, kiedy mam, kiedy mam akurat trochę luźniejszy dzień, i to jest taki dzień dla mnie wtedy. I umawiam się wtedy do kosmetyczki, na paznokcie, do fryzjera, na masaż, robię sobie wszystkie te rzeczy, na które w normalnym dniu nie mam a czasu, b szkoda mi pieniędzy, c myślę, że to jest fanaberia, której nie potrzeba czasami, więc ten jeden, jeden, jedyny dzień w roku mam taki, że myślę sobie a dam sobie. Dobry obiad w takiej knajpie, na którą tak na co dzień by mnie może trochę było nie stać. Jeden dzień. Jeden dzień taki sę dam sobie. No bo kto nam da, yy, inny jak my sobie sami nie damy. Może i ktoś da, ale nie ma co na to liczyć i nie ma co opierać na tym swojego dnia i zakładać, że będzie to wyjątkowy dzień, bo ktoś nam da. Dajmy sobie sami. To jest y, moja filozofia na ten temat i bardzo polecam to podejście, bo ono jest ym, bez ciśnienia, bez nadęcia, bez oczekiwań też za bardzo zewnętrznych, a jednak miło. I ja też w ogóle ym, praktykuję taką rzecz, że jeżeli ktoś bliski ma urodziny to staram się nie kupować rzeczy materialnych, chyba że ktoś o czymś bardzo marzy, albo czegoś bardzo potrzebuje, yy, ale staram się właśnie zrobić komuś taki miły dzień czymś. I jeżeli to jest, to jest ktoś, wiecie, taki super bardzo mi bliski, yy, to czasami to jest cały dzień i 15 różnych atrakcji, no dobra, no nie 15, ale 3, a czasami to jest jakby jakiś jedno fajne zaproszonko gdzieś tam. I uważam, że to jest naprawdę ekstra. Bo y, nie jest to taki, wiecie, pusty konsumpcjonizm kupowania kolejnej jakiejś tam zbędnej rzeczy, tylko to są y, doświadczenia, przyjemność, zadbanie, zaopiekowanie y, i trochę takie pozbycie się wyrzutów sumienia, które niestety bardzo wiele i wielu z nas ma y, w chwili dbania o siebie i poświęcania sobie czasu i pieniędzy, wydawania na siebie pieniędzy. Prawda? Ja mam takie podejście, że wydawanie pieniędzy na siebie, dobrze to wymieniłam? chyba dobrze. że wydawanie pieniędzy na siebie jest super w takim kontekście nauki, rozwoju, zadbania o siebie, zaopiekowania się sobą, ale ta świadomość, że to jest super, a takie przyzwolenie sobie robienia tego raz na jakiś czas, to jest też inna sprawa. A raz do roku to naprawdę to jest takie usprawiedliwienie, w które uwierzy już każdy, totalnie, moim zdaniem. No, ale niemniej jednak omawiając jedno, drugie, trzecie, ym, ja nie organizowałam nigdy jakichś takich, wiecie, wydarzeń urodzinowych, się zaprasza gdzieś znajomych, jakaś tam się robi imprezę, czy kolacje, czy co tam kto robi. Pamiętam, że ostatnio zrobiłam, y, pewnie jakieś 10 lat temu, kiedy byłam jeszcze na etapie y, takiej świadomości, że to jest trochę konkurs popularności. I świadczy to o mnie, kto przyjdzie, ile osób przyjdzie, jak długo zostanę, jak długo będą się bawić. No jakiś idiotyzm totalny. Yy, więc sama, sama, sama sobie zgotowałam ten los. I <grym> yy, no, to jest duża presja, na którą się na sobie kładzie, i wcale się nie dziwię, jakby sama sobie, sobie samej z przeszłości. Że nie chce się w ten sposób spędzać takiego czasu, czy jakiegokolwiek w ogóle czasu, bo no na cholerę, no jakby wywieranie na siebie presji i stres, i y, jakiś konkurs po prostu tego, kto jest fajniejszy, y, czy ja jestem fajniejsza od siebie rok temu, czy, czy, czy jeszcze nie, czy już nie, czy jak to działa, w ogóle. Idiotyzm. Naprawdę. Idiotyzm. Dlatego też żadnych takich urodzinowych atrakcji nie organizowałam też, bo chyba nie byłam trochę na to mentalnie, wydaje mi się, gotowa sama ze sobą. Ym, bo wydaje mi się, że cały czas byłby to dla mnie mniejszy lub większy, ale taki jednak, że robiłabym to nie chcę powiedzieć dla wizerunku, wiecie, ale tak dla. no. Tak trochę jak. Co tam inni sobie o mnie pomyślą, może jednak. No, ty... Ciężko mi złapać takie dobre słowo, które by to opisało. Ym... I chyba ten rok to był dla mnie taki pierwszy rok, właśnie od kiedy pamiętam, w zasadzie, kiedy w ogóle nie myślałam o takich rzeczach, a pomyślałam sobie: Bardzo dużo czasu spędzając poza Warszawą wcześniej. Pomyślałam sobie o tym, jak bardzo ja chciałabym się spotkać z osobami, różnymi moimi bliskimi, z którymi nie widziałam się dawno. Z tego powodu, że A nie było mnie na miejscu, B jak byłam na miejscu, to mój zegar, kalendarz był mocno wypełniony, więc bardzo chciałam po prostu zobaczyć się z bliskimi mi ludźmi. I tak też pod tym kątem właśnie zorganizowałam sobie ten dzień, czyli no pomyślałam sobie gdzie najbardziej lubię chodzić ze znajomymi no do tego i tego miejsca po prostu lubię sobie pójść na winko yy, wieczorem i porozmawiać no więc sobie pomyślałam to sobie zrobię takie wyjście na winko po prostu zaproszę sobie moje najbliższe osoby yy, i spotkamy się wszyscy po prostu pogadać zobaczyć się w ogóle bez żadnego Wiecie, bez żadnych oczekiwań, bez żadnej presji, bez żadnego ciśnienia. I przygotowałam sobie taką listę, no tam 10, 12, 13 osób, z których prawie wszystkie osoby to były kobiety, z czego bardzo się cieszę. I spotkaliśmy się tego, spotkałyśmy się, był jeden mężczyzna również, spotkaliśmy się więc tego dnia wieczorem. Zjedliśmy coś dobrego, napiliśmy się dobrego wina, porozmawialiśmy, było naprawdę fajnie, powspominaliśmy różne dawne czasy. I to, co najbardziej mnie ucieszyło następnego dnia, oprócz faktu, że nie miałam kaca, to było to, że wszystkie, wszystkie osoby, które były tego dnia obecne, pisały do mnie później. Ojej, ale super masz y, przyjaciółki, ale masz super bliskie osoby. Y, ale wszyscy, którzy byli byli super. I to tak mi bardzo cieplutko zrobiło na serduszku, bo sobie pomyślałam, że kurczę, no, no tak no, to jest prawda, że te wszystkie osoby, które gdzieś tam z różnymi czasami przebojami y, na przestrzeni lat i niemalże dziesięcioleci już. Ym, się wydarzały, to jakby, że każda z tych osób jest naprawdę super dobrym człowiekiem. Ciepłą osobą. Yy, bardzo wiele z tych osób przeszło swoje różne drogi otwierania się i, 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 i takiego wychodzenia trochę ze swojej skorupy, co jest też wspaniałe do jakby, do, do bycia obok tego. Yy, I w ogóle nie było dla mnie ważne, to jakby nie była dla mnie, nie wiem, jak wam trochę to opowiedzieć, bo to chodzi o to, że nie była dla mnie ważna, nie byłam ja dla siebie tam ważna w tej sytuacji, tylko te wszystkie relacje, które um, jakby zawiązały się z tej okazji, jakby to, że, że, że te wszystkie osoby, które tam były, tak dobrze czuły się ze sobą, mimo że wiele z nich się nie znało wcześniej, to jakby to było dla mnie najważniejsze w tym kontekście. Te wszystkie, jakby mi bliskie osoby, że każdy spędził miło czas, że każdy dobrze się czuł w swoim towarzystwie, że y, to była fajna okazja do tego, żeby pogadać o różnych rzeczach, pootwierać się jeszcze bardziej. Y, no, tak, aż mnie to trochę po prostu wzrusza teraz, jak sobie o tym przypominam. I, i to jest też taka, właśnie, powrót do takiej teorii, którą ja słyszałam wcześniej. Y, Kilka razy, ale nie do końca ją tak rozumiałam w stu procentach, nie do końca jakby na swojej skórze to poczułam, że urodziny to nie jest święto dla nas. Jakby może być, jakby możemy sobie dla siebie zrobić te miłe rzeczy, o których mówiłam. Jasne, jakby to jest fajna okazja do tego, ale tak. Istocie swojego wiecie, jestestwa. To urodziny to nie jest dla nas święto, na jakby, że to nie my świętujemy w zasadzie, w sensie nie my mamy się jakoś coś, coś świętować, ale osoby nam bliskie, że to jest święto w zasadzie dla tych wszystkich osób bliskich, które po prostu, z którymi możemy się spotkać, które możemy gdzieś zaprosić i którym możemy podziękować za to, że są w naszym życiu. I że mimo różnych rzeczy, które się dzieją, mimo jakby wzlotów i upadków różnych relacji, że ci ludzie, którzy są, są obok nas i, i są cierpliwi i są gotowi, wiecie, po prostu trzymać nas za rękę, niezależnie od tego, co się dzieje czasami te jakby więzi się trochę rozluźniają, ale jednak jeżeli to jest taka prawdziwie bliska nam osoba, to jednak ona zawsze w jakimś stopniu zostanie w naszym życiu. Tak, tak myślę. No i tak aż się niemal że wzruszyłam sama opowiadając o tym i myśląc o tym. Yy, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi yy, i taki też jest mój wniosek z tego roku, że yy, czas czasem. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że on upływa. Trzeba w jakimś stopniu zawsze patrzeć do przodu i planować to, co nadchodzi i to, co chcemy zrobić. Ale to nie jest żaden, wiecie, wyrok, który nad nami wisi, jakby ten czas, czy chcemy, czy nie, czy będziemy na to patrzeć, czy nie, nadal będzie jakoś tam upływał. Moja mama, co zawsze mówi, jak, jak ja wspominam, że coś tam wakacje szybko minęły, to ona mi zawsze mówiła, zobaczysz i zobaczysz, całe życie tak Ci szybko minie. No więc jakby no minie, no pewnie minie, ale to nie ma, nie ma zupełnie po co tym zaprzątać yy, swojej głowy i swojej uwagi. Trzeba to po prostu zaakceptować. Yy. Nie to, to, co jakby też sobie ugruntowałam w tym roku, to jest faktycznie to, że nie ma sensu zupełnie spychać tej odpowiedzialności, uczynienia tego czasu jakkolwiek wyjątkowym na, na kogokolwiek. Jakby to jest nasz dzień, więc to my powinniśmy o siebie zadbać. Jeżeli my o siebie nie zadbamy, nikt o nas nie zadba. Yy, to nie znaczy, że ludzie o nas nie dbają. To jakby nie o tym mówię. Mówię o tym, że jeżeli my sobie nie poświęcimy uwagi i nie będziemy siebie traktować jako osoby i jednostki ważne, to też trudno będzie osobom na zewnątrz przy takim, takiej relacji nas samych ze sobą jakby nas pielęgnować w pewnym sensie. Myślę, że wiecie o czym mówię. Yy, no i trzeci mój wniosek taki, który naprawdę w tym roku bardzo, bardzo mocno poczułam i za który jestem naprawdę super wdzięczna, yy, to jest to, że to jest po prostu okazja do tego, żeby celebrować bliskie nam osoby i żeby podziękować im za to, że są z nami przez... na dobre i na złe. A tak chcę trochę żartem zbyć to, że znowu trochę tak... Yy, się czuję emocjonalna w związku z tym, ale yy, żarty żartami, tak, że, że to jest naprawdę okazja do tego, żeby yy, nie do tego, żeby oczekiwać, że ktoś będzie celebrował nas, ale do tego, żebyśmy my celebrowali innych, sobie bliskich i podziękowali im za to, że, że są z nami. I z tego miejsca ja również im dziękuję wszystkim, wszystkim Wam. Yy, I chyba, słuchajcie, kończę ten odcinek, bo nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Nie chcę tutaj po prostu. Yy, się tak wzruszać przed tym mikrofonem, jeszcze chyba nie jestem na to gotowa. Dziękuję Wam bardzo, że posłuchaliście tego odcinka. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia albo swoje patenty na ten dzień, to ja bardzo chętnie się wymienię spostrzeżeniami. Możecie do mnie napisać w dowolnej chwili. Jestem po tej drugiej stronie. No i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo. Pa!